nie będzie pochwała Chrystusa z drugiej dzieci. Dziś katecheza 22 zatytułowana Grzechów odpuszczenie. Otóż dziś będziemy mówić o kolejnej pięknej prawdzie naszej wiary, o tym, że Pan Bóg dał Kościołowi władzę odpuszczenia naszych grzechów. Jest to niesamowita, wielka łaska dana kapłanom przez Pana Boga, którzy mogą odpuścić nam grzechy, jeśli tylko za nie szczerze żałujemy, postanawiamy się poprawić i te grzechy wyznajemy. Staram się następnie naprawić tą zniewagę, którą wyrządziliśmy Panu Bogu i bliźniemu. Jeśli mamy taką intencję, to wolę poprawy, to dokonuje się w naszej duszy wielki cud. Cud zmazania naszych grzechów. Święty Tomasz mówi, że jest to tak wielka łaska odpuszczenia grzechów, większa niż nawet stworzenie całego świata. O tym teraz będziemy sobie mówić w szczegółach. Więc zacznijmy od tego, czym w ogóle jest grzech. Więc grzech, jak dobrze wiecie z katechizmu, jest przekroczeniem przykazania Bożego lub kościelnego. To może być ważna rzecz lub mniej ważna. Jest to, jak tutaj mamy, nieposłuszeństwo wobec Pana Boga, wyrażone właśnie w przykazaniach Bożych, kościelnych, w naszych obowiązkach stanu. I w zależności od tego, czy to jest ważna materia, czy nie, jest to grzech ciężki lub powszedni. Dobrze wiecie, jeśli przekraczamy przykazanie Boże lub kościelne ważnej rzeczy, świadomie i dobrowolnie, popełniamy grzech ciężki, śmiertelny, który niszczy życie łaski w naszej duszy. I mamy grzech powszedni, to jest mniejsza waga lub, jeśli to by była nawet ważna rzecz, ale nie wiedzielibyśmy o tym lub nie byłoby pełnej zgody, pełnego przyzwolenia, to byłby to grzech powszedni. Dlaczego grzech jest tak straszną rzeczą? Gdyż obraża Pana Boga. Pana Boga, który nas stworzył, który jest wszechmogący, pełen dobroci i my teraz buntujemy się przeciwko Panu Bogu. Obrażamy Go. Następnie, oprócz tego, że obrażamy Pana Boga, który jest tak dobrym Ojcem, odmawiamy oddania Mu należnej czci. Otóż Pan Bóg, jako Stworzyciel nasz, Stworzyciel Wszechświata, jest Panem, Królem Wszechświata, więc należy Mu się najwyższa cześć. My, jako stworzenia Jego, mamy Mu oddać to, co Jemu się należy, czyli chwałę, cześć, uwielbienie. Więc to jest grzech. I teraz, żeby ten grzech został nam zmazany, aby został nam odpuszczony, Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, staje się człowiekiem. Staje się człowiekiem i w jakim celu On przychodzi? Otóż przede wszystkim, aby nas zbawić. Aby nas zbawić. Zbawić z tego grzechu, abyśmy mogli pójść do nieba. Czy to z grzechu pierworodnego, z którym się rodzimy, czy to z grzechami, które popełnimy po naszym chrzcie. I teraz Pan Jezus w tym celu, przychodząc tutaj na ziemię, czyni kilka takich, sobie wyliczyłem kilka takich rzeczy. Otóż przede wszystkim przychodzi na ten świat, aby dać nam przykład, jak mamy żyć na tym świecie, aby zbawić naszą duszę, aby podobać się Panu Bogu. Jak dobrze wiecie, z historii Ewangelii Pan Jezus mógł powiedzieć takie słowa: kto z was może mi wykazać jakiś grzech? Otóż Pan Jezus był tak święty, tak miał duszę czystą, bez najmniejszego grzechu, bez najmniejszej doskonałości, przez co jest dla nas wzorem, do którego mamy dążyć, do naszej. Tak mamy być święci, jak Pan Jezus był święty, dąży do tej świętości, więc przez swój przykład, swoją dobrę, swoją pokorę, posłuszeństwo, pracowitość daje nam przykład, jak mamy postępować. Następnie naucza, tak, tego wszystkiego, co mamy czynić, jak mamy postępować.
I to szczególnie dzieje się w jego życiu publicznym, kiedy przemieszcza się z miejsca na miejsce, z wioski do wioski, z miasta do miasta, aby nauczać o Królestwie Niebieskim, że jesteśmy stworzeni dla Pana Boga, dla Jego chwały, że naszym celem jest niebo, że tutaj na ziemi trzeba wierzyć w Pana Boga, w te prawdy, które On nam objawił. Następnie żyć według woli Bożej, zachowując przykazania. To wszystko naucza Pan Jezus. W ten sposób chce, aby ludzie poznali prawdę. Prawdę, która ma ich zbawić. Następnie zakłada Kościół, jak dobrze wiecie z poprzedniej katechez, oparty na świętym Piotrze, który ma kontynuować to dzieło zbawienia, naszego uświęcenia, głoszenia prawdy. By pomóc nam uświęcić się, pokonać nasze trudności, nasze wady, ustanawia wspaniały środek naszego zbawienia, sakramenty. Sakramenty, których, jak dobrze wiecie, z katechizmu jest 7, które Pan Jezus ustanowił, aby nam pomóc zbawić. I na koniec mamy tutaj męka i śmierć na krzyżu. Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby nas zbawić. Nie tylko przez swój przykład, przez nauczanie, przez ustanowienie Kościoła sakramentów, ale głównie, aby spełnić to, co było zapowiedziane w proroctwach Starego Testamentu, aby przez swoją mękę i śmierć na krzyżu otworzyć nam niebo, obrzydzić grzech, okazać ogrom swojej miłości. Więc Pan Jezus przychodzi, aby nas zbawić. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, odkupił nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu, przez którą wysłużył nam łaskę. Łaskę, wszystkie potrzebne, wszelką pomoc, pomoc do zbawienia. I teraz, kiedy Pan Jezus chodził tutaj po tym świecie, kiedy był ten okres życia publicznego, często, aby pokazać, potwierdzić, że On jest prawdziwym Bogiem, naszym Zbawicielem, obiecanym Mesjaszem, czynił cuda. Uzdrawiał. Mamy tutaj po lewej stronie uzdrowienie niewidomego, ślepego, którym przywrócił wzrok. Po prawej stronie mamy taki obrazek uzdrowienie chromego, który po prostu nie mógł samodzielnie, bez tych kuli, poruszać się. Wiele, wiele takich mamy cudów, które Pan Jezus czyni, wskrzesza umarłych. Będziemy jeszcze troszkę o tym wspomnę, o tym wskrzeszaniu umarłych. Więc Pan Jezus leczy choroby ciała. Leczy ślepotę. Ktoś, mamy taki cud, kiedy dana osoba nie mówiła, Pan Jezus przywraca jej mowę czy słuch. Na pewno jeszcze wiele by przykładów można było pokazać tego uzdrowienia z różnych chorób, jakie Pan Jezus uczynił. Więc leczy ciało. Ale oprócz tego, że Pan Jezus leczy ciało z różnych chorób, to leczy również duszę. I tu mamy taką piękną historię uzdrowienia człowieka, który był całkowicie sparaliżowany. Otóż nie mógł się poruszać, zostaje przyprowadzony przez swoich przyjaciół do Pana Jezusa, którzy mają nadzieję, że i Jemu pomoże. Nie mogą się dostać do domu, więc wpadają na taki pomysł, że przez dach spuszczą go aż tutaj przed samym Panem Jezusem. I wtedy Pan Jezus, mają nadzieję, i go uzdrowi. I kiedy to robią, wchodzą na dach, jak tutaj widzimy po prawej stronie, na tym obrazku, w Ziemi Świętej dachy są płaskie, nie tak jak u nas, więc łatwiej jest nam wejść, często są jeszcze takie schody, dach często służy jako taki taras. I co się dzieje, jak tylko Pan Jezus widzi tego człowieka, widzi, że jest chory, ale widzi też stan jego duszy. I pierwsze, co wypowiada, jakie pierwsze zdanie do niego, to mówi: ufaj, synu, twoje grzechy są ci odpuszczone. Czyli widział u tego człowieka żal za swoje grzechy i co pierwsze robi, zanim uleczy jego ciało, odpuszcza jego grzechy. I byli tam pośród tych ludzi, którzy tam
byli świadkami tego cudu osoby, które nie wierzyły w to, że Pan jest prawdziwym Bogiem. Jeśli jeszcze jak usłyszały takie słowa, odpuszczają Ci się Twoje grzechy, to zapytują samych siebie, jak to możliwe, co On mówi. Przecież tylko sam Pan Bóg ma moc odpuszczenia grzechów. Tak, tylko sam Pan Bóg, ale jak dobrze wiemy, Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. I żeby pokazać, że to, że On jest prawdziwym Bogiem, że ma moc odpuszczenia grzechów, mówi do tego paralityka takie słowa. Abyście wiedzieli, że mam moc odpuszczenia grzechów, mówię tobie, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I on, proszę sobie zauważyć, wstaje, bierze swoje łóżko i całkowicie zdrowy wychodzi z tego domu. To jest piękny cud, pokazujący zarazem, że Pan Jezus ma władzę odpuszczenia grzechów, a także leczenia z różnych chorób, w cudowny sposób przywracania zdrowia. Dlaczego mówiłem o tym uzdrawianiu duszy, uzdrawianiu ciała? Otóż mamy temat dzisiejszej katechezy, odpuszczenie grzechów. Otóż jest, tutaj mamy, co to znaczy wierzą o odpuszczenie grzechów? Są te słowa oznaczają, że Pan Jezus dał Kościołowi, swojemu Kościołowi katolickiemu, władzę odpuszczenia wszystkich grzechów, przebaczenia naszych grzechów. I w konfesjonale dzieje się coś cudownego. Kapłan władzą Pana Jezusa odpuszcza nam nasze grzechy, leczy naszą duszę. I kiedy Pan Jezus dał tą władzę Kościołowi? Otóż wieczór swojego zmartwychwstania, kiedy tchnął Ducha Świętego na apostołów i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym grzechy zatrzymacie, są im zatrzymane. Niesamowity cud łaski, którą teraz Pan Jezus daje apostołom, a wraz z Nim wszystkim kapłanom. Wielki Czwartek ustanowił ich pierwszymi kapłanami, a teraz daje im władzę odpuszczenia grzechów, wieczór swojego zmartwychwstania. Więc spowiedź dla duszy, która jest w grzechu powszednim, o którym sobie już troszkę wspomnieliśmy, jest lekarstwem, tak? Jeśli jesteśmy troszkę przeziębieni, mamy katar, być może niewielką gorączkę, idziemy do lekarza, nie jest to jakaś ciężka choroba, więc po krótkim takim zbadaniu pani doktor od razu dowiaduje się, co nam jest, a mówi, że to nic takiego groźnego, przepisuje jakieś tam lekarstwa, witaminy i po jakimś tam czasie jesteśmy zdrowi. To jest taki obraz tego, co dzieje się w konfesjonale, kiedy przychodzimy spowiadać się, oczyszczać z naszych grzechów powszednich. Nie są to grzechy, które zmazują łaskę, czyli zabierają nam łaskę uświęcającą. Niemniej to jest na pewno wielkie lekarstwo dla naszych grzechów powszednich. Pamiętajmy, że spowiedź nie tylko odpuszcza nam grzechy, ale daje nam łaskę, abyśmy nie grzeszyli. Odpuszcza nam również karę. Pamiętajmy, że każdy grzech nie tylko, że jest takim grzechem, który obraża Pana Boga, który czyni naszej duszy wielkie spustoszenie, ale przez każdy grzech zaciągamy sobie karę, bądź wieczną, jeśli to byłby grzech ciężki, potępienie wieczne, a jeśli byłyby to grzechy powszednie, wtedy byłaby to jakaś kara doczesna, albo tutaj na ziemi, albo gdybyśmy się nie oczyścili z tych grzechów, niewystarczająco za nie żałowali, to będzie kara w czyśćcu. Więc to jest grzech powszedni. O wiele cięższym grzechem jest grzech ciężki, który zabiera nam łaskę święcającą. Tracimy ten wielki skarb i zasługujemy na piekło, na oddalenie się od
Pana Boga na wieki. I ten cud, o którym już wspomniałem, o wskrzeszeniu, tutaj właśnie jest ten piękny cud wskrzeszenia Łazarza. Otóż Pan Jezus przychodzi do swoich przyjaciół, Marty, Marii i Łazarza, który już dowiedział się od 4 dni leży w grobie. I co się teraz dzieje? Pan Jezus prosi, aby go tam zaprowadzono. Jest tak wzruszony, że nawet płacze nad tym, że Łazarz odszedł od tego świata. Ale jak wiecie, Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. I swoją mocą każe wyjść Łazarzowi z grobu. Łazarzu, wyjdź z grobu, zawołał Pan Jezus. I co się dzieje? Jak tu mamy na obrazku, Łazarz, który był owinięty w różne takie chusty, tak, wychodzi z grobu. Po 4 dniach od swojej śmierci, mocą Pana Jezusa i Jego cudownym wskrzeszeniem, przychodzi na nowo powstaje z martwych. Na nowo powstaje z martwych. Czyli zmartwychwstanie. I ten cud jest takim obrazem tego, co dzieje się w spowiedzi. Jeśli żałujemy za nasze grzechy szczerze te grzechy wyznajemy, to w ten czas dokonuje się jakby takie nowe zmartwychwstanie, prawdziwe zmartwychwstanie naszej duszy, która na nowo żyje życiem Bożym. Życiem łaski uświęcającej. I żeby wam pokazać ten cud tego sakramentu spowiedzi, jak on jest pięknym darem, mamy tu historię generała. Nie wiem, jaki to był dokładnie generał. Wybrałem sobie tutaj akurat obraz, szukałem jakiegoś generała, akurat wybrałem sobie obraz generała Franco. Niemniej jest to historia pewnego generała, który po wielu, wielu latach przystąpił do spowiedzi, do sakramentu spowiedzi. I co powiedział po tej spowiedzi? Posłuchajcie. Jestem szczęśliwszy niż w dniu, w którym otrzymałem medal. To mało powiedziane. W miarę jak wyznawałem swoje grzechy, czułem się, jakby ktoś zdejmował mi ciężar z piersi. Czy też jak człowiek powracający do zdrowia, odrzucając truciznę, którą czuł już w sercu, odmłodniałem o 30 lat. Coś pięknego. To jest właśnie skutek, owoc dobrej spowiedzi. Kiedy Pan Bóg przez kapłana daje nam rozgrzeszenie, odpuszcza nam grzechy, wtedy dokonuje się taki cud. Jeśli ktoś był w grzechu ciężkim, na nowo staje się dzieckiem Bożym, dzieckiem Kościoła. Następny slajd. Sakrament pokuty gładzi wszystkie grzechy popełnione po chrzcie. Więc jeśli popełniliśmy jakieś grzechy po chrzcie, to ten sakrament jest ustanowiony po to, aby nam te grzechy odpuścić. Ale Kościół nie tylko odpuszcza nam grzechy przez sakrament spowiedzi, również te grzechy są nam odpuszczone przez sakrament chrztu. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, to zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego, ale gdyby była osoba chrzczona, która już jest dorosłą osobą i ona żałuje ze swoje grzechy, to oprócz tego, że zmazują się jej grzechy, grzech pierworodny, zmazuje ten sakrament grzech pierworodny, to także ten sakrament zmazuje takim osobom dorosłym nawet grzechy, które popełniły przed przyjęciem sakramentu chrztu. Coś niesamowitego, jak wielka łaska Pana Boga. Gdyby taka dusza tuż po chrzcie zmarła, poszłaby prosto do nieba. Więc Pan Bóg odpuszcza nam grzechy przez sakrament spowiedzi, przez sakrament chrztu. A także uczy katechizm, że jeśli ktoś z różnych względów nie mógłby przystąpić do spowiedzi, aby wzbudził sobie akt żalu doskonałego,
którego pobudką jest miłość do Pana Boga, szczera wola poprawy, to jeśli naprawdę miałby taki żal doskonały, również ten grzech byłby mu odpuszczony. Kończąc już dzisiejszą katechezę, chciałbym powiedzieć o tej radości czystego sumienia. Jeśli mamy łaskę, żyjemy w stanie łaski, czynimy wolę Pana Boga, spełniamy dobrze swoje obowiązki szkolne, domowe, religijne, kiedy robimy wieczorem rachunek sumienia, to naturalnie w naszym duszy jest spokój, radość. Podobnie dzieje się po dobrej spowiedzi. Jeśli ktoś naprawdę chce się poprawić, żałuje za swoje grzechy, wie, że grzech jest czymś strasznym, czymś, co tak bardzo obraża Pana Boga, odbiera mu chwałę, to wtedy idzie do spowiedzi, szczerze wyznaje te grzechy z wolą naprawienia ich, to coś dzieje się tak pięknego w duszy, że następuje także pokój, radość. I tu mamy tą łaskę, której nie mają protestanci na przykład, którzy uważają, że kapłan nie ma takiej władzy odpuszczenia grzechów, że to tylko się, te grzechy są gdzieś tam zakryte, że Pan Bóg dalej je po prostu gdzieś tam po prostu widzi i tak i czynią. Tak, w taki sposób myśląc, oni nigdy nie są szczęśliwi, tak? Bo zawsze myślą, że są gdzieś jeszcze jakieś tam grzechy na ich sumieniu. A my, katolicy, mając ten sakrament spowiedzi, kiedy idziemy do kapłana, kiedy mamy ten żal, kiedy chcemy, aby Pan Bóg nam odpuścił nasze grzechy, to wiemy i jeszcze wierzymy w to, że Kościół ma tą władzę, tak? Wierzę w grzechów odpuszczenie w imię Pana Jezusa, to następuje radość, radość naszej duszy. Jakie by nie były nasze grzechy, jakby nie były one liczne, przez rozgrzeszenie otrzymujemy łaskę, otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów. A to wszystko, jak tutaj mamy na obrazku, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu dla naszego zbawienia. Z tego, co tu się dokonało na Wielki Piątek na krzyżu, czerpiemy wszystkie łaski, wszystkie sakramenty czerpią, to są źródłem tych sakramentów jest właśnie ta męka i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Więc jeśli przygotowujemy się do spowiedzi, pamiętajmy, kapłan zastępuje nam Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj na ziemi. W Jego ma władzę od Pana Jezusa odpuszczać nam te grzechy. Ale tak jak powiedziałem, musimy spełnić te warunki, naprawdę z całego serca żałować, mieć mocne postanowienie poprawy, szczerze wyznać te grzechy i mieć później tą intencję, aby po spowiedzi zadośćuczynić, naprawić te grzechy, nie tylko odmawiając pokutę, którą ksiądz nam da przy spowiedzi, ale czyniąc dobre uczynki, ofiary, znosząc różne cierpienia. Dobrze, drogi dzieci, więc dzisiaj kończę ten temat, temat prawda, piękna prawda wiary, grzechów, odpuszczenie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.